Dla pierwotnego człowieka słońce i gwiazdy były bardzo przydatne, między innymi w określaniu pory dnia, pór roku czy odnajdywania drogi na pustyni. Gdy w starożytności zaczęto przeprowadzać obserwacje nieba, stwierdzono, że wśród wielu gwiazd stałych, tworzących charakterystyczne wizerunki gwiazdozbiorów, jest 5 gwiazd, które nieustannie zmieniają swe położenie względem wszystkich innych. Określono je mianem planet, od greckiego słowa planetes, błąkający się. Planety nazwano imionami bogów z mitologii rzymskiej: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz oraz Saturn. Tory zakreślane przez planety na niebie przypominają nieregularne pętle. Spójrzmy, jak przemieszcza się 6. planeta Układu Słonecznego – Saturn. Jak można wyjaśnić obserwowany tor planety? Czy znasz główne tezy teorii geocentrycznej Ptolemeusza? Została opracowana przez Klaudiusza Ptolemeusza w II wieku naszej ery. Zgodnie z założeniami teorii geocentrycznej Ptolemeusza, w środku świata znajduje się nieruchoma Ziemia, zaś wokół niej po okręgach poruszają się Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz i Saturn. Najbardziej oddalona od Ziemi jest sfera gwiazd stałych. Do objaśnienia zakreślanych przez planety pętli, Ptolemeusz przyjął, że planeta porusza się po własnym okręgu zwanym epicyklem, a epicykl porusza się wokół Ziemi po okręgu zwanym deferentem. Z biegiem lat stwierdzano coraz większe odstępstwa pomiędzy przewidywanymi przez teorie i faktycznymi pozycjami planet. Ponieważ teoria geocentryczna nie wyjaśniała w poprawny sposób obserwowanego ruchu planet na sferze niebieskiej, trwały prace nad nowymi teoriami. Analizując skomplikowane tory planet, Kopernik zauważył, że wyglądałyby one znacznie prościej, gdyby przyjąć, że nie Ziemia, lecz Słońce znajduje się w środku Wszechświata, natomiast Ziemia i pozostałe planety krążą wokół niego po orbitach kołowych. Teoria heliocentryczna została sformułowana przez Mikołaja Kopernika. Jej podstawowe tezy Kopernik zawarł w dziele o obrotach De Revolutionibus, opublikowanym w 1543 roku. Zgodnie z teorią Kopernika Słońce zajmuje centralne miejsce i to wokół niego po okręgach porusza się 6 planet – Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. W czasach Kopernika nie znano planet znajdujących się poza Saturnem. Kopernik przyjął również, że dobowy ruch nieba jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi. Teoria Kopernika była czystą spekulacją matematyczną. Jej podstawowe założenie, że Ziemia jest jedną z planet, zdawało się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Do początku XVII wieku ciała niebieskie, z wyjątkiem Księżyca i Słońca, były widziane jako świecące punkty. Sytuacja zmieniła się, gdy do obserwacji nieba zastosowano lunetę. Jako pierwszy uczynił to włoski fizyk i astronom Galileo Galilei, zwany Galileuszem. Pomysł połączenia dwóch soczewek tak, aby dawały powiększony obraz dalekich obiektów, nie należał do niego. Luneta była znana wcześniej w Holandii. Galileusz skonstruował własną lunetę w 1609 roku. W styczniu 1610 roku przy użyciu lunety Galileusz obserwował Jowisza i odkrył 4 księżyce tej planety: Io, Europę, Ganimedesa i Kalisto. Przyglądając się Wenus, odkrył, że podobnie jak Księżyc, występuje ona w różnych fazach. Odkrycie księżyców Jowisza oraz faz Wenus stało się argumentem na rzecz teorii heliocentrycznej. Dostarczyło równocześnie niezbitych dowodów, że Ziemia nie jest jedynym ciałem niebieskim, wokół którego krążą inne ciała niebieskie.